Siemanko mięsożercy, dzisiaj niestety mięsiwa nie będzie, ale za to będą sosy do mięsa. Wykonam 5 jednych z popularniejszych sosów do mięs. Między innymi zrobimy sobie demi-glaze, czyli sos na bazie bulionu wołowego. Ja zrobię wersję z dodatkiem wina czerwonego, idealny do mięsiwa, do steków, a nawet jako baza do innych sosów czy też zup. Kolejnym sosem będzie sos pieprzowy. Również idealny sos do steków, zarówno do steków wołowych, jak i do innego mięsiwa pieczonego czy też smażonego, tak jak na przykład stek ze schabu. Kolejnym sosem, który wykonam, będzie sos rancherski. Śmietankowo-ziołowy sos, idealny jako dip do skrzydełek bądź też do stripsów. Następnym sosem będzie sos barbecue. Odmian sosów barbecue mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo. My zrobimy sobie klasyczną wersję takiego słodko-ostrego sosu, idealnego jako dodatek do mięsiwa z grilla, czy też właśnie stripsów, bądź innego mięsa. No i na koniec argentyński sos chimichurri, idealny do steków wołowych na bazie oliwy i ziół. Super aromatyczny i bardzo smaczny. Także tyle słowem wstępu, ja zabieram się za robotę i już krok po kroku pokazuję Ci, jak wykonać każdy z tych sosów. Partnerami kanału są Gdzie po mięso? Wyszukiwarka lokalnych dostawców mięsa i producentów wędlin. Ninja, producent małego sprzętu AGD. Na początek wykonamy sobie sos demi-glaze. Robi się go najdłużej, więc robimy go na początku, ale on może też posłużyć jako baza do innych sosów czy też zup. Ja zrobię wersję z dodatkiem czerwonego wina wytrawnego. Ten etap można pominąć, bo dzięki temu mamy taki sos demi-glaze, który idealnie właśnie będzie się nadawał jako baza, bo on będzie miał tylko ten smak takiego zintensyfikowanego bulionu, a później możemy w przypadku innych sosów dodać te wino. Ja robię od razu tą wersję z winem, ale tak jak mówię, możesz również zrobić sobie wersję bez wina. Wykonanie sosu zaczynamy od bulionu. Do tego potrzebujemy kości wołowe szpikowe. Jeżeli nie wiesz, gdzie szukać dobrego mięsa i takich kostek, sprawdź na www.gdziepomięso.pl. Tutaj mam ponad 3 kg ciętych kości. Spryskuję je oliwą i wstawiam do piekarnika nagrzanego na 200 stopni Celsjusza na jakieś 60 minut. W piekarniku lądują również warzywa. Seler korzeniowy, seler naciowy, marchewka i cebula. Opcjonalnie możemy dodać pietruszkę i por. Wypieczone kości i warzywa wrzucam do dużego gara, najlepiej 10-litrowego. I całość zalewam wodą, aż wszystko będzie przykryte. Dodajemy liście laurowe i ziele angielskie. Kości i warzywa gotujemy przez minimum 24 godziny, a najlepiej 48 godzin. Co jakiś czas uzupełniamy wodę, która nam odparuje. Na sam koniec powinniśmy mieć bulion zredukowany o połowę, który odcedzamy i oddzielamy od kości i warzyw. Na tym etapie możemy dodać butelkę wina, ewentualnie możemy ten krok pominąć, jeżeli robimy demi-glaze bez wina. Po przecedzeniu warto bulion jeszcze schłodzić i wstawić na noc do lodówki, dzięki czemu bez problemu zdejmiemy nadmiar tłuszczu, który zbierze się na górze. Na koniec bulion z dodatkiem wina redukuje do momentu, kiedy będzie miał odpowiednią konsystencję. Nie powinien być zbyt gęsty, taki jak miód, tylko lekko płynny. Najlepiej sprawdzić to za pomocą łyżki. Jeżeli sos zostaje na spodzie łyżki, to znaczy, że jest gotowy. Oczywiście do tego sosiku musi być stek. Dlatego przygotowałem sobie dwa steki średnio wysmażone. Jeden zaserwujemy właśnie z sosikiem demi-glaze, a drugi będzie podany z kolejnym sosem pieprzowym. No dobra, pierwsze sosiwo mamy gotowe, demi-glaze z czerwonym winem. Sprawdźmy teraz, jak to smakuje w połączeniu ze stekiem. Steki wysmażone na medium. Fajnie to wszystko wygląda. Na talerzu fajnie się prezentuje. Kolorek bardzo fajny. No i jak smakuje sosik? Dosłownie burza smaków. Cały ten bulion tak mocno skondensowany. Fajnie czuć też wino. Idealnie tutaj pasuje. Oczywiście można też zrobić wersję bez czerwonego wina. Będzie taki bardziej bulionowy smak. Ale to już zależy od Was, którą wersję wybierzecie. Ta wersja z czerwonym winem jest mega. Fajnie tutaj pasuje. Jedyny minus, no to już ciężej będzie ją użyć jako bazę do innych sosów. Można, ale ona już ma ten posmak wina. Dobra, lecimy do kolejnego sosiwa. Na tej samej patelni, na której smażyłem steki, roztapiam masło. Dzięki temu wszystkie smaki, które tam zostały, przejdą do sosu. Następnie powoli wsypujemy mąkę i mieszamy podsmażając. Czyli robimy klasyczną zasmażkę, która zagęści nam sos. Do zasmażki dodajemy bulion. Ja użyłem bulionu wołowego,
Odlałem część, zanim go zredukowałem i dodałem wino do demi-glaze. Gotujemy na średnim ogniu, cały czas mieszając sos. Następnie dodajemy rozgniecione w moździerzu ziarna pieprzu. Możesz to zrobić w woreczku próżniowym za pomocą tuczka, jeżeli nie posiadasz moździerza. Ja w tym przypadku użyłem kolorowego pieprzu, ale czarny również się nada. Dodajemy sos Worcester oraz śmietankę 30. Gdy sos zacznie się gotować, odczekaj 5 minut, a kiedy się odpowiednio zagęści, dopraw solą i ściągnij z palnika. Tutaj również możemy to sprawdzić za pomocą łyżki. Jeżeli zostaje na spodzie łyżki, to znaczy, że jest gotowy. Sosik oczywiście podajemy z wcześniej wysmażonym stekiem. Kolejny stek i kolejne sosiwo do mięsa, do różnego rodzaju mięsa. Nie musi to być akurat stek wołowy, może to być do wieprzowiny, do jakiegoś schabu. No idealnie będzie pasował do takiego steka wołowego. No i sprawdźmy, jak to połączenie się tutaj komponuje. Fajny, kremowy smak. Czuć aromat pieprzu. O, jest lekko pikantny. Czuć ten aromat pieprzu. Wiadomo, no, są tutaj te ziarnka grubo tuczone, więc on może być wyczuwalny podczas jedzenia. Jest pikantny, ale też nie jest jakoś super ostry. No i ta śmietanka robi tutaj robotę. Nadaje takiego właśnie kremowego smaku, kremowej konsystencji. Bajka. Idealne połączenie. Ok, więc lecimy do kolejnego sosiwa. Będzie to już sosik na zimno jako dip, czyli sos rancherski. Zanim przejdziemy do kolejnych przepisów, no to szybka informacja o moim e-booku, który będzie zawierał 50 przepisów na właśnie tego rodzaju sos do mięs. Jeżeli interesuje Cię ten temat i chcesz poznać jeszcze więcej przepisów na sosiwa do mięsa, to sprawdź mojego e-booka, który będzie miał swoją premierę 17 lutego, a już teraz można go nabyć w przedpremierowej cenie. Link do e-booka wrzucam w opisie pod tym materiałem wideo. A my wracamy do kolejnych przepisów. Do miski dodajemy majonez oraz kwaśną śmietanę w proporcjach 50:50. Następnie siekamy natkę pietruszki, koperek, ewentualnie używamy suszonych ziół, których dodajemy dwa razy mniej. Doprawiamy solą, odrobiną pieprzu, suszonym czosnkiem i opcjonalnie suszoną cebulą. Na koniec odrobina octu jabłkowego lub soku z cytryny i całość dokładnie mieszamy. Następnie odstawiamy do lodówki na 2-3 godziny i gotowe. Sos rancherski oraz sos barbecue podamy ze stripsami z kurczaka, a stripsy zrobię w wersji odchudzonej. Wykonam je w beztłuszczowej frytkownicy, która pozwala uzyskać efekt smażenia na głębokim oleju, ale bez użycia tak dużej ilości tłuszczu. Piersi z kurczaka pokryłem w paski, przyprawiłem, obtoczyłem w mące, następnie w jajku i w panierce panko. Następnie piekłem w airfryerze przez 20 minut. W tym samym czasie w drugiej komorze piekły mi się brukselki, które doprawiłem solą i natłuściłem oliwą. No dobra, sosiwo gotowe. Stripsy, takie odchudzone, wersja fit też gotowa, więc pora przetestować ten dip. Może to być dip właśnie taki do moczenia, może to być jako dressing do sałatek. Tutaj to nie jest powiedziane, że to musi akurat być w ten sposób podane. Na pewno jest do podawania na zimno, więc na ciepło raczej się nie nadaje, ale jeszcze sprawdźmy. Mega ziołowy. Te wszystkie zioła, w szczególności koperek, bardzo dobrze czuć. Połączenie majonezu oraz śmietanki idealnie tutaj pasuje. No niczego mu nie brakuje. Także jako dip właśnie do stripsów, do innego nawet rodzaju mięsa. No myślę, że stek też dałoby radę tutaj z tym zjeść. A teraz przechodzimy do kolejnego sosiwa, które również można potraktować jako dip, jako dodatek do różnych mięs, a mowa o sosie barbecue. W rondlu podsmażamy cebulę na oleju, aż stanie się miękka. Po tym czasie dodajemy czosnek i smażymy jeszcze przez chwilkę. Dodajemy chili w proszku, pieprz cayenne oraz pieprz. No i całość podsmażamy przez chwilę. Do cebuli z przyprawami dodajemy ketchup. Opcjonalnie możemy zrobić mieszankę ketchupu z pasatą pomidorową w proporcjach pół na pół. Dodajemy ocet jabłkowy, sos Worcester, ostrą musztardę, melasę lub ewentualnie możemy ją zastąpić miodem i całość doprowadzamy do wrzenia. Gotujemy przez kilkanaście minut, a na koniec całość blendujemy na gładką masę. Zblendowany sos chłodzimy i przecedzamy przez sitko, tak aby oddzielić sosik od pozostałości warzyw i przypraw i otrzymać taką delikatną konsystencję. No i mamy to sosiwo gotowe, stripsy są tutaj.
No to sprawdźmy, jak to połączenie. Połączenie ostrego smaku, słodkiego i kwaskowatego. Jeżeli nie lubimy takiego kwaskowatych sosów, możemy zmniejszyć ilość tego octu jabłkowego. Ja polecam zostawić, jest takie fajne połączenie, te smaki się fajnie przełamują, także idealnie. No, bajka domu, taki właśnie jako dip. A nawet można to potraktować jako właśnie sos do różnego rodzaju mięs z grilla. Burza smaków dzisiaj. No i lecimy do ostatniego sosiwa, takiego dodatku. No, jednak ma tą konsystencję sosiwa, czyli argentyńskie chimichurri. Do miseczki wlewamy oliwę z oliwek, około 150 g i 30 g octu balsamicznego lub winnego. Przez praskę przeciskamy dwa ząbki czosnku i dodajemy do miseczki. Jedną lub dwie papryczki, czyli oczyszczamy, drobno siekamy i dodajemy do całości. Do miski dodajemy siekane świeże lub suszone oregano, siekamy pęczek pietruszki, najlepiej pozbyć się większości łodyg i również dodajemy do miseczki. Opcjonalnie możemy 1/3 pietruszki zastąpić siekanymi liśćmi kolendry. Doprawiamy solą i pieprzem, całość mieszamy i gotowe. No i szybki test smaku. Stek wysmażony na medium chimichurri. No i próbujemy. Idealne połączenie. Nabieramy sobie sosiku, wszystkie zioła. Te zioła, ta oliwa, ta kwaskowość idealnie pasuje do tego steka. To był ostatni przepis na sosiwo, który razem tutaj zrobiliśmy. Jeżeli wszystkie Ci się spodobały i chcesz zobaczyć ich więcej, to sprawdź koniecznie mojego e-booka, w którym przygotowałem 50 przepisów na mięsiwo. Na mięsiwo, na sosiwo do mięsiwa. Link do tego e-booka wrzucę pod tutaj, pod tym materiałem wideo. A jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o obróbce mięsa, to wbijaj na moją stronę www.cozmięsa.pl i na naszą grupę na Facebooku, gdzie pomagam i odpowiadam na wszystkie pytania. Do zobaczenia, cześć!